Dlaczego twoja waga się zatrzymała i nie możesz schudnąć? Czasem dostaję takie pytanie. Kilka dni temu w zasadzie nawet zapytała mnie na mailu pewna dziewczyna, że przez 2-3 miesiące waga spadała i po tych 2-3 miesiącach waga się zatrzymała, i teraz nie wie, co ma robić, bo jest w deficycie i nie może schudnąć. Więc o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Przygotowałem 6 różnych pomysłów, co zrobić. Jeżeli twój, twoja waga stoi w miejscu i nie idziesz w dół po prostu i twoja masa ciała nie spada, czyli waga się zatrzymała. Jeżeli ty masz taki problem, masz takie wyzwania albo znasz takich ludzi, to koniecznie oznacz, przekaż tą informację dalej, podaj tego live'a dalej, bo w ten sposób pomożemy innym ludziom. Zanim jednak zaczniemy, to daj znać czy mnie widać, czy mnie słychać, czy wszystko jest w porządku, czy jest ok i będziemy startować. Cześć, cześć, witam. Dajcie znać, czy mnie widać. Słychać, czy wszystko jest w porządku, czy jest OK. I będziemy działać. Dobry wieczór. Cześć Roxana. Cześć, cześć, witam. Widać i słychać. Dzięki. Fajnie. Okej, okay. kto się jeszcze ze mną przywita. Na fejsie jest widać. Na Instagramie widać. W porządku. Ja może po, pozwólcie, że sobie ubiorę różowe okulary, żeby mi się tu lepiej na was patrzyło. Okej. Okay. Dobra. No, teraz od razu lepiej, pewnie. Teraz mądrzej człowiek wygląda, nie? Przy okazji <głos》> mogę się mądrować. <głos》> ok, cześć, cześć. Witam. Cześć Sabina, cześć Ania, cześć Piotr, cześć Emilia. Witam, fajnie. Fajnie, że jesteście. Maksymalnie 30 minut, to te spotkanie potrwa. Chciałem dzisiaj porozmawiać na temat tego, dlaczego Twoja waga stoi w miejscu i nie idzie w dół, dlaczego waga się zatrzymała. Podam Ci przyczyny i rozwiązania tego, co może Ci konkretnie pomóc, okej? Okay? Cześć, cześć, witam. Kto się ze mną przywita, napisz cześć, siemano, bo dzięki temu dotrzemy do większej ilości osób. Inni ludzie dostaną powiadomienie, że właśnie taka transmisja się rozpoczęła, a być może właśnie ten temat komuś się przyda. Cześć, widać. Cześć, cześć. Cześć, widać. Okej, okay, słychać. Super. Cześć, cześć. Dobry wieczór. Cześć, Urszula. Cześć, Gosia. Super. A do, z jakiego miasta jesteś? Napisz mi tutaj w komentarzu. Ja do Ciebie nadaję dzisiaj z okolic Trójmiasta, z, z okolic Wejherowa w zasadzie, więc za Trójmiastem. A Ty skąd jesteś? Czy są osoby może z Trójmiasta, a może jesteś ze Śląska, może są osoby z Warszawy? Dawaj, napisz, ja przeczytam. Zobaczymy. Berlin, Gdynia, Inowrocław, Szkocja. No proszę. To już widzę, że międzynarodowo. Nie tylko tutaj Polska. Okej, okay. skąd jeszcze? Gryfino, Zachodniopomorskie, Gdańsk. UK, okolice Łodzi, Włochy, Szczecin, Wawa, Ottawa, Szczecin, gdzie jeszcze? Irlandia, Łomża. Okej, okay, gdzie jeszcze? Szczecin, Piekary Śląskie, Włochy, Wadowice, Ruda Śląska. Gdzie jeszcze? Z Wrocławia pozdrowienia. Ok, Holandia wita. Super. Walia, Berlin, Mysłowice, Jelenia Góra. No to niesamowita sprawa. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co zrobić, jeśli Twoja waga zatrzymała się w miejscu. Co zrobić, jeżeli nie możesz schudnąć? Podam Ci sześć konkretnych przyczyn i rozwiązań tego problemu. Być może znasz takie osoby, a może Ty jesteś taką osobą, która właśnie waga spadała, leciała w dół, a nagle się zatrzymała. Czy znasz taką osobę? Napisz mi tak albo nie. Znasz takich ludzi, gdzie waga schodziła, schodziła w dół i nagle się zatrzymała po prostu, jak wryta, i nie spada w dół. Być może ty jesteś taką osobą. Jeżeli tak, to napisz mi ja, znam, kojarzę, to u mnie tak jest. Napisz mi szybko. <laughs> Francja, ok. Warszawa, Lubuskie. No to rewelacja w takim razie. Ok. U mnie się zatrzymała, u mnie tak jest. W porządku. Kilka dni temu napisała do mnie właśnie osoba na maila i z takim właśnie pytaniem: Karol, co robić? Trzy tygodnie, czy tam kilka. No, często do mnie piszą: ostatnio trzy tygodnie, jeszcze trzy dni temu, trzy miesiące ktoś mówił, że waga spadała i się waga zatrzymała, nie? Więc dużo takich mam gdzieś zapytań. I co z takim, w takim przypadku trzeba zrobić? No to już ci mówię. No to już ci mówię. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, to pozwól również, że się krótko przedstawię, bo pewnie są osoby, które pierwszy raz na takie spotkanie dotarły. Jeżeli jesteś pierwszy raz na takim spotkaniu, szkoleniu ze mną, albo masz okazję mnie słuchać, to napisz mi jedyneczkę w komentarzu. Dobra, żebym wiedział, czy są no jakieś nowe osoby, czy stali bywalcy już tylko są dzisiaj. Krótkie, takie intensywne spotkanie. Później będzie czas na pytania i odpowiedzi, a teraz Ci powiem, co zrobić, jeśli waga się zatrzymała. Okej, okay, czyli jest trochę osób po raz pierwszy. No to się cieszę w takim razie. Okej. Okay. Okej, okay. ja przede wszystkim wiesz co? Specjalizuję się w osobach, którym na co dzień brakuje czasu. Być może znasz takich ludzi, którzy z roboty do roboty nie ma czasu zjeść, nie ma czasu się wyspać, ciągle wiesz, zarobieni, mnóstwo obowiązków, pracy i tak dalej, przez co nie ma czasu dla siebie. Nie ma czasu na skomplikowane diety, na skomplikowane treningi. Potrzebują prostych i szybkich rozwiązań. Często trafiają do mnie przedsiębiorcy, mamy z dziećmi, faceci z roboty do roboty, albo kierowcy zawodowi. Być może ty jesteś taką właśnie osobą, gdzie w ciągle w biegu, wiesz, jak ten chomik w tym kołowrotku, zasuwasz z dnia na dzień po prostu, żeby utrzymać rodzinę, żeby zarabiać pieniądze i tak dalej, albo żeby dziećmi się zająć domem i tak dalej, obowiązkami. No i to wszystko wymaga po prostu czasu, a brakuje ci tego czasu dla siebie. No i szukasz szukasz jakichś prostych, szybkich, łatwych wskazówek do wdrożenia, które pomogą Ci schudnąć. W takich właśnie ludziach się specjalizuję, więc moje diety, plany treningowe, poradniki, to są takie proste, szybkie, łatwe do wdrożenia. Nie? Tyle o mnie. Pierwszy punkt, dlaczego ludzie nie chudną. Yy, inaczej, dlaczego uwaga się zatrzymała? To bardzo często jest tak, jeżeli Ty jesteś taką osobą, to mi napisz. Jest postanowienie, jest motywacja, i zaczynasz, piszesz do jakiegoś dietetyka, jakiegoś trenera. Niech mi pan tam rozpisze dietę, jeszcze treningi i bierzesz full paket po prostu. Czyli masz dietę, treningi i zaczynasz się w to wszystko wdrażać. Tak. Znasz takie osoby, które tak od razu wystartowały? 100% albo nic. Po prostu maksymalne zaangażowanie, od razu treningi, wiesz, dieta, i tak dalej. No i właśnie. I co wtedy się dzieje? <laughs> Często jest tak, że waga zaczyna spadać, tak, że ty tłuszczu masz coraz mniej, że poziom tkanki tłuszczowej w twoim organizmie jest coraz mniej, jednak jednocześnie z racji tego, że, że zaczynasz ćwiczyć, to budujesz masę mięśniową. I jak wchodzisz na wagę, to na przykład po miesiącu, po dwóch miesiącach wchodzisz na wagę i za dużo się nie zmienia. Idzie drugi miesiąc, za dużo się nie zmienia, trzeci miesiąc za dużo się nie zmienia, i myślisz sobie, kurczę, co jest, czemu tak u mnie ta waga pomału spada? Bo w tym momencie być może u ciebie jest tak, że zachodzi proces rekompozycji sylwetki. Czyli masz coraz mniej tkanki tłuszczowej, a coraz więcej masy mięśniowej. I w pierwszym roku, słuchaj, jak ktoś poważnie zaczyna ćwiczyć, wiesz intensywnie, ma jakiś plan treningowy, robi to z głową. To można nabrać około 10 kg masy mięśniowej. No to zobacz. Czyli masy mięśniowej jest coraz więcej, coraz mniej tłuszczu, nawadze za dużo się nie zmienia. Być może jest tak właśnie u Ciebie. I to jest naturalny proces rekompozycji. W szczególności u osób początkujących, ludzi, którzy zaczynają właśnie treningi, bo jak ktoś już jest zaawansowaną osobą, bo średnio zaawansowaną, to już nie ma takiej możliwości, żeby jednocześnie chudnąć i budować mięśnie. Wtedy często słyszysz pewnie, że ktoś jest na masie, tak, że robi masę, albo ktoś jest na redukcji. A osoby początkujące mają ten plus, że mogą być jakby na tym i na tym jednocześnie, że mogą budować mięśnie i chudnąć. I dlatego często te postępy nie są widoczne na wadze, ale widać to na przykład w lustrze, albo widać to w obwodach sylwetki twojej. Znasz takich ludzi? A może właśnie tak jest u Ciebie? Jeżeli czujesz, że tak może być u Ciebie, właśnie, że w sumie ta sylwetka się zmienia, ale na wadze za dużo się nie, 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 nie zmienia, to napisz mi w komentarzu, że ja, że być może właśnie jest tak u, u mnie, albo liczę na to, że właśnie tak u mnie jest. <laughs> Okej, okay, kolejna sprawa: jeżeli waga się zatrzymała i nie chudniesz, to być może dlatego, że jesz więcej niż ci się wydaje. Że nie jesteś w deficycie kalorycznym, po prostu, <laughs> na innym szkoleniu będę tłumaczył, co to jest ten deficyt kaloryczny, bo możesz w opisie mojego profilu na Facebooku, Instagramie, na TikToku, na YouTubie, możesz w opisie mojego profilu zapisać się na pięć darmowych szkoleń. I tam będę więcej mówił na temat tego, co to jest deficyt kaloryczny, jak to wdrożyć w życie i tak dalej. A teraz tak w skrócie powiem, że jeżeli nie jesteś w deficycie kalorycznym, albo. Wydaje ci się, że jesteś, ale nie jesteś tak naprawdę, bo nie liczysz na przykład tego, że dolewasz mleko do kawy albo oliwę z oliwek gdzieś tam na patelnię, do sałatki, tak, albo podjadasz być może, przez co zamiast jeść na przykład 1600, które sobie zakładasz kilokalorii, to nagle się okazuje, że w ciągu dnia jesz 1800, 1900. No bo ta, wiesz, trzy kawy, wszędzie mleko, no to już masz 100 kalorii, jak nie więcej tam jakieś orzeszka podeżrzesz, tak? To jakieś ciastko chwycisz, tu jakieś oliwę do, do sałatki dolejesz i znowu kolejne kalorie. I masz 300 więcej niż powinno być. Ale jakby nie zwracasz na to uwagi po prostu. Albo smarujesz chleb, a w przepisie, na przykład w twoim jadłospisie, w twojej diecie, nie ma napisane, że masz tam smarować czymś kanapkę, a ty smarujesz. Na przykład, nie? Przez to dostarczasz więcej kalorii niż, niż potrzebujesz i... Twoja waga stoi w miejscu. To jest najczęściej ten powód. Najczęściej ludzie jedzą więcej niż im się wydaje. Tych kalorii, przez co nie mogą schudnąć, bo jeżeli ktoś by był w deficycie, to waga spada, czy ci się podoba, czy nie. Po prostu, bo to jest fizyka. To nie jest mój wymysł czy wymysł dietetyków, tylko tak to kurczę działa. Więc być może gdzieś te ukryte kalorie są właśnie u ciebie. Kolejna sprawa. Źle obliczony deficyt kaloryczny. Przez to, że czasem ludzie przeceniają swoją aktywność fizyczną, bo ktoś mi mówi: Karol, ja robię 10 tysięcy kroków. Ja robię 10 tysięcy kroków. Mówię: No to super, to rewelacja, słuchaj. To jest, to jest turbo minimum. To jest minimum. To jest zalecenie, wiesz, że tyle powinno się robić przeciętnie. Ja wiem, że dzisiaj mamy takie czasy, że ludzie kurczę 10 tysięcy kroków traktują jako trening już, <grymne> tak? I często przez to, że ludzie myślą, że zrobią, nie wiem, 10 tysięcy kroków, przeceniają swoją aktywność i na przykład w tych różnych kalkulatorach kalorii zaznaczają, że mają średnią albo wysoką aktywność, no bo ja robię 10 tysięcy kroków, bo ja cały dzień na nogach jestem, bo ja pracuję i tak dalej, i mam dużą aktywność. A prawda jest taka, że masz marną aktywność, że masz małą aktywność. Przeciętną. Albo ktoś może sobie myśleć, że na przykład chodzi na trzy treningi. Chodzi ktoś na trzy treningi albo cztery, są tu takie osoby, trzy albo cztery razy ćwiczysz w tygodniu. Są takie osoby czy nie? Są takie osoby czy nie, co ćwiczą trzy, cztery razy w tygodniu. Ok, tu ktoś chodzi trzy razy. Co tu mi za komary latają wstrętne? Okej. Okay. Okej, okay, są takie osoby. No właśnie. To czasem ludzie myślą, że jeżeli trzy albo cztery razy ćwiczą w tygodniu, no to mają super, hiper dużą aktywność. Prawda to jest taka, że to jest nadal niska aktywność. Bo tak na chłopski rozum, zobacz. Przez, nie wiem, 16 godzin przykładowo w ciągu dnia co to jest jedna godzina? Albo przez te wszystkie godziny w tygodniu, co to są te trzy godziny czy cztery na treningu? To jest nic. To jest nic, po prostu. To jest bardzo mało. Więc nadal Twoja aktywność jest niska. Gdzie możesz sobie obliczyć, ile tych kalorii jeść, żeby chudnąć? No na przykład na karolpieczka.pl. Wejdziesz sobie na moją stronę. I tam masz taki darmowy kalkulator kilokalorii. Wskakujesz sobie i tam zaznaczasz właśnie, jaka jest Twoja aktywność. I musisz zaznaczyć. Niska, średnia, wysoka, tam zaznaczasz, nie? Akurat u mnie tak jest w kalkulatorze kalorii, że masz podpowiedzi. Że na przykład jeżeli nie wiesz, co to jest, za, co to jest średnia aktywność, albo co to jest niska, to sobie najeżdżasz na taki, na taki znak zapytania i tam jest podpowiedź. Że na przykład niska aktywność to jest, jeżeli ktoś to i to i to. Średnia to jest taka i taka i taka. I sobie zaznaczasz i obliczasz. I wtedy będziesz wiedzieć konkretnie, ile tych kalorii jeść, żeby chudnąć. Lepiej, jeżeli zależy Ci, żeby schudnąć, to lepiej jest zaniżyć tą aktywność, niż ją zawyżyć. Bo jeżeli zaznaczysz, że Ty masz super aktywności dużo, a w gruncie rzeczy tak nie jest, to wyskoczy Ci, że musisz jeść więcej kalorii, no bo masz niby taką super dużą aktywność. A tak naprawdę nie masz takiej turby aktywności, więc je, jesz za dużo kalorii, przez co nie możesz schudnąć. Na przykład. Często kobiety jedzą 1800 kilokalorii, i waga bardzo powoli spada prawie wcale albo w miejscu stoi i się zastanawiają dlaczego. Bo tak sobie obliczyły deficyt kaloryczny, że 1800 to jest ich deficyt. Guzik, prawda? Prawdopodobnie powinnaś jeść 1600, żeby nadal chudnąć. Kolejna sprawa, dlaczego waga się zatrzymała? To być może, albo zapytam, czy są tu takie osoby, które chudną już od 2-3 miesięcy ciągiem? Cały czas. Są tu takie osoby, czy nie? Że ciągiem chudniesz od 2-3 miesięcy, cały czas po prostu, albo nawet więcej 4 miesiące, 5 miesięcy jesteś cały czas na redukcji. Są takie osoby, czy nie? Czyli tutaj ktoś pyta, czyli 3 razy w tygodniu plus codzienne spacery z pieskiem to jest niska. Jeżeli ktoś robi 10 tysięcy kroków, do tego 3-4 treningi to można powiedzieć, że ma średnią aktywność. To ma średnią aktywność. OK. Ja od 2,5 miesięcy chudnę. Ja przez 2 lata, 4, Okej. Okay. Czyli nie ma za dużo osób, które chudną od 2-3 miesięcy. Dlaczego o to pytam? Dlatego, że czasem jest tak, że jeżeli ktoś jest długo na redukcji, czyli długo chudnie, przez długi okres czasu cały czas chudnie... To dla organizmu deficyt kaloryczny, po prostu jest za mało jedzenia. O, tak powiem na chłopski rozum: za mało jest jedzenia cały czas. To jest niezdrowe dla organizmu. Nawet ten lekki deficyt, to nadal jest niedobór jedzenia. Niedobór. Jak jest niedobór, to jest za mało dla organizmu, nie? Więc im dłużej ten deficyt jest, im dłużej jesteś na diecie, tym bardziej robi się to niezdrowe. Metabolizm zwalnia. Gospodarka hormonalna nie pracuje prawidłowo. Poziom greliny, leptyny, ho hormonów odpowiedzialnych za uczucie głodu albo sytości, poziom kortyzolu rośnie i tak dalej. I ciężej będzie ci chudnąć dalej. Czyli waga będzie wolniej spadać, albo będzie ci trudno utrzymać dietę, bo będziesz miała pokusy na jedzenie, na przekąski, na słodycze itd. i tak dalej. Jakie jest na to rozwiązanie? Po trzech miesiącach pierwszych. Twojej redukcji, warto zrobić przerwę. Zrobić przerwę na przykład 3-4 tygodnie, jeść więcej, żeby nie chudnąć, żebyś przestała chudnąć. Tak na miesiąc, odpocząć sobie, żeby ten organizm jeszcze miał szansę zregenerować trochę, żeby tą gospodarkę hormonalną wyregulować w miarę, żeby trochę przyspieszyć ten metabolizm. Więc miesiąc sobie robisz przerwę, i wtedy znowu. Wchodzisz na deficyt i dalej ci ta waga będzie fajnie spadać. Być może to właśnie jest w Twoim przypadku. Idziemy dalej. Kolejna rzecz to jest. O, widzę, Damian, bardzo ładny komentarz. Dzięki, słuchaj, nawet najgłupszy komentarz podnosi mi zasięg. Także dzięki. Pisz więcej takich mądrych komentarzy. Kolejna sprawa, jeżeli waga się zatrzymała w miejscu, to być może dlatego, jak zgadnę, to napisz mi ja w komentarzu, dobra? <gryz> Przez 5 dni, znasz takich ludzi? Przez 5 dni trzymasz się rewelacyjnie diety. Po prostu cud miód. Wszystko ci pięknie wychodzi, trzymasz się idealnie, tam ważysz sobie i tak dalej. Ale weekend, weekend jest taki że przyjeżdżają goście, jest impreza, szwager wpada i tak dalej i zaczyna się żarcie. I jesz więcej niż przez te inne dni. I piweczko i wiesz i słodycze i ciasto trzeba zjeść, no bo tam kurcze i tak dalej, nie? I ten weekend masz tak czy nie? Macie tak czy nie, że przez ten weekend jest po prostu gruby. <laughs> ten weekend jest gruby. I co się wtedy dzieje? Przez te pięć dni było super, ale tym weekendem można wszystko nadrobić. Czyli przykładowo, przykładowo. O, tak ma być, nie jakieś tu mi złe, jakiś kciuk mi na dół wyskoczył, nie wiem czemu. Czyli przykładowo, 1600 kilokalorii i Jesz przez 5 dni, przez 5 dni jest 1600 kilokalorii, a sobota i niedziela jest 3000. To nie jest problem, bo dwa piwa to jest 500 kilokalorii, to widzisz, to już masz moment, to dostarczysz, i średnia całego tygodnia już nie jest 1600, a jest na przykład 1900. A jeśli w średnia wychodzi 1900, że codziennie więcej tyle jadłaś, no to już nie chudniesz. A no widzisz, czyli jeżeli masz grube weekendy, jeżeli co weekend jest impreza, okazja i tak dalej, żarcie, to to może pokrzyzować całe Twoje odchudzanie, niestety. No, kto czuje, że tak jest właśnie u Ciebie? Napisz mi ja w komentarzu. Jeżeli czujesz, że kurczę tak, to chyba właśnie jest u mnie. Napisz tu mnie. Okej. Okay. Jest tak czy nie? Okej, okay, jest. Dobra, w porządku. <laughs> czyli, czyli ktoś. U kogoś tak właśnie jest. Dobra, myślałem, że u nikogo. Kolejna sprawa być może jest tak, że jeżeli jesz na przykład 1600 kalorii, ale masz bardzo mało, mało ruchu, małą aktywność fizyczną. Przykładowo siedzisz z dupą przy laptopie, tak jak ja, większość dnia. Tak? Nie wiem, jesteś księgową, albo masz jakąś firmę prowadzisz, albo no, zajmujesz się jakimiś papierami i tak dalej, siedzisz przy laptopie cały dzień, albo masz jeszcze inną pracę, że po prostu musisz siedzieć przez 8-10 godzin, może jesteś kierowcą zawodowym na przykład, masz niską aktywność, to jest duża szansa, że waga się zatrzymała w miejscu, dlatego że masz za małą aktywność fizyczną. Czyli te 1600, te 1800, które jesz, to jest twoje zero kaloryczne. Utrzymujesz masę ciała, po prostu. Bo ktoś bardzo mało się rusza. Znam takich ludzi, mam takich miałem albo mam takich podopiecznych, którzy w ciągu dnia robili 1000-2000 kroków. I to było tyle. No to u takich ludzi, nawet jak to się 1600 albo 1700, to jest zero kaloryczne praktycznie. Ci ludzie nie chudną na tym. A nie można jeść mniej, nie polecam jeść mniej, bo wtedy już to jest niezdrowe. Więc co zrobić? Mniej nie mogę jeść, bo jest niezdrowe. 1600 trzymam to już jest minimum. To co można zrobić? Zwiększyć aktywność fizyczną, dołożyć spacery, czyli po tej robocie, po tych 80 godzinach, albo w trakcie roboty wyjść na spacer. Albo przed robotą wyjść na spacer, albo po robocie wyjść na spacer, albo trzy razy dziennie wyjść na spacer, nawet po 15 minut, bo to przyspieszy metabolizm. Po prostu masz większą aktywność, więcej spalasz kalorii i wtedy ci się waga może ruszyć dalej w dół. Być może jest tak właśnie u Ciebie. Jeżeli czujesz, że tak właśnie jest u Ciebie, to napisz mi, tak jest u mnie. Tak jest właśnie u mnie, napisz mi. Ok, przypominam również, jeżeli chcesz zapisać się na pięć darmowych szkoleń, pierwsze szkolenie startuje 25, czyli już za 6 dni, 25 października, w opisie mojego profilu teraz to trzeba zrobić, bo później zapomnisz, w opisie mojego profilu, tam gdzie masz moje zdjęcie profilowe, takie wiesz, kółeczko, nie, te kółeczko i tam masz moją mordkę na moim profilu, to pod spodem masz niebieski link. I tam w tym niebieskim linku możesz zapisać się na darmowy cykl szkolejnych szkoleń. I tam już będą takie konkretne szkolenia dwugodzinne. Pięć szkoleń razy 2 godziny to ile? 10 godzin szkoleń masz za darmoche. Nauczysz się, jak przestać podjadać słodycze. Dowieź się o najlepszych sposobach na odchudzanie. Dowiesz się, jakie suplementy przyspieszą Twoje odchudzanie. Dam Ci kopa motywacji również, jak brakuje Ci motywacji do diety i ćwiczeń, nie możesz się do tego zabrać, to również na tych szkoleniach Cię zmobilizuje do tego wszystkiego i poznasz fakty i mity na temat odchudzania, czyli głupoty, których po prostu nie robić. W opisie mojego profilu możesz się zapisać na cykl darmowych szkoleń. To za darmochę masz. Nic tam nie trzeba płacić. Słuchaj, zapisz się i na maila ja Ci później przysyłam przypomnienia. Agendę Ci wyślę tego spotkania, o której godzinie, w jaki dzień, w jaki temat. Także teraz to trzeba zrobić. Luba. O, o, Luba pyta, o której to będzie godzinie. Te, to szkolenia będą wieczorami zazwyczaj. Ale jak się zapiszesz, to ja ci tam wyślę agendę konkretną. To będziesz miała napisane, że na przykład o tej o tej godzinie jest takie i takie szkolenie. Jak będziesz chciała, to sobie wskoczysz za darmo, nie? Także w opisie mojego profilu. <laughs> Dobra, co tam są jeszcze zapytania? Teraz jest czas na Twoje pytania i odpowiedzi. Być może masz jakieś pytania, wyzwania, z czymś sobie nie radzisz, to napisz mi tutaj. Śmiało. Co są zapytania? Być może teraz masz chwilę konsultację z Karolem. To Ci coś podpowiem i doradzę. Śmiało. Jeżeli jest coś, z czym sobie nie radzisz, nie ogarniasz, to mi napisz. O, a ja sobie otworzę. Taki jest napój proteinowy, zobacz. Widzisz? To nie jest żadna reklama, po prostu jest fajne. Można w Lidlu kupić. Ma 35 gramów białka. Iwona pyta, po jakim czasie zauważa się efekty. Ale efekty czego? Iwona. Masz na myśli jakieś diety? No nie wiem, zależy na jakiej diecie jesteś, nie? Cholera wie. Masz na myśli ćwiczenia, czy co masz na myśli? Paweł pyta, czy trening trzy razy w tygodniu, split, czy full body workout? Wiesz, co? Ten i ten trening jest dobry w zasadzie. Powiem ci z mojego doświadczenia. Kilkanaście lat ćwiczę i trochę gryzę się w język. Wiesz, pukam się w głowę, że. Na samym początku wybrałem jednak split. Przez wiele pierwszych lat, przez 5-6 lat ćwiczyłem splitem. No bo uważałem, że wiesz, FBW to jest dla początkujących, nie? A przecież wiesz, moje ego, no to dzieja, ja tam jestem początkującym, już wiesz, 3 miesiące ćwiczę, to ja nie będę FBW ćwiczył. I trochę żałuję, dlatego że FBW, szczególnie osób naturalnych, czyli osoby, które tam nie biorą różnych środków dopingujących. FBW lepiej się sprawdza. Głównie dlatego, że trenujesz tą samą partię mięśniową dwa razy w tygodniu. Wiesz? Dlatego. Więc ja bym rekomendował jednak w tym kierunku FBW iść i mieć plan treningowy FBW, ewentualnie co tam, co jakiś czas, co nie wiem, co rok, co dwa lata, tym splitem również potrenować, tak? Aczkolwiek lepiej się sprawdza u osób początkujących, średnio zaawansowanych, jednak ten FBW. Zapisałam się na szkolenia, Asia napisała. No to super, to się cieszę. Viola napisała, jak wykupię dietę na 3 miesiące u Ciebie, to ile będzie? Wiesz co, u mnie dieta kosztuje 97 zł i masz ją na 3-4 miesiące i pierwsze efekty zobaczysz po dwóch tygodniach. Bo tam rekomenduję w tej diecie, masz taką rozpiskę, że należy się zważyć, zrobić sobie pomiary i za, za dwa tygodnie robisz kolejne pomiary. I po dwóch tygodniach ludzie już widzą efekty: kilogram, dwa kilogramy na minusie, nie? Także dosyć szybko. Czy polecam My Best Slim? Nie wiem, co to jest, wiesz, więc się nie wypowiem. Zakupiłam u ciebie dietę na trzy miesiące ile będzie miała kalorii. Zakupiłeś u mnie dietę? No słuchaj, jak kupujesz u mnie dietę, Wiola, to musisz wybrać ile kalorii chcesz. Nie rozumiem, Wiola, więc możesz na, może napisz do mnie w prywatnej wiadomości na Facebooku, to ci podpowiem, doradzę o co tam chodzi. Mi dokładnie napiszesz, bo na razie nie kumam. Wiesz o co chodzi? Czy kawa z białkiem rano na czczo jest ok? Jak najbardziej ok, Sylwia. Ja tak stosuję i się świetnie z tym czuję. Czyli mieszam sobie kawę, robię sobie z ekspresu wlewam do shakera, później trochę mleka, żeby ostudzić tą kawę. Często to jest napój roślinny. Na przykład tam jakiś migdałowy napój, albo kokosowy, albo owsiany, sobie trochę dolewam setkę i do tego od, miarka odżywki białkowej, albo dwie miarki odżywki białkowej i sobie to wszystko szejkuję. I jest elegancko kofeina z samego rana, no i przy okazji jeszcze jest białeczko, nie? Więc u mnie się to sprawdza, u moich podopiecznych również. Niektórzy to stosują, więc ja się dobrze po tym czuję, nie? więc musisz sprawdzić sama. Czy można jeść pieczywo wieczorem będąc na diecie? Karolina, pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Możesz jeść nawet słodycze wieczorem, nawet może chleb, może nad ziemniaki możesz jeść wieczorem, owoce możesz jeść wieczorem i nadal schudniesz. Osoby, które są na mojej diecie, na przykład luźna szama, jak ktoś korzysta, no to doskonale zdaje sobie sprawę. Że wieczorem na przykład są też posiłki z chlebem, albo z bułką, nie? Takie normalne posiłki i ludzie chudną, albo są na słodko nawet posiłki i też chudną. <laughs> Okej, okay, co tu są jeszcze zapytania? Czy odżywka białkowa jest bez laktozy? Więc to, to zależy jaka, nie? To zależy jaka. Co powiem o marchewce? Nie wiem, co masz na myśli. <ścoughs> cześć, cześć, ciemanko. Daj znać, czy widać, słychać, co tam dobrego u ciebie. Albo no dajcie znać, skąd jesteście jeszcze. Jestem ciekawy, czy są tu jakieś nowe osoby. Z jakiego miasta jesteś? Napisz. Ja nadaję aktualnie z okolic tutaj Wejherowa, Trójmiasta, a ty skąd jesteś? Dobra. Odpowiadam jeszcze na kilka pytań i kończymy to spotkanie, bo 30 minut już około trwa. Powiedziałem ci na tym spotkaniu dzisiaj, dlaczego twoja waga się zatrzymała w miejscu i nie chudniesz. Być może ten temat akurat ciebie dotyczył. Podałem sześć różnych przykładów. Dlaczego tak jest, że czasem ludzie mi piszą, Karol, jest na mnie 2-3 miesiące i waga mi się zatrzymała. Albo przez pierwsze 3 tygodnie szło, szło super, a później się waga zatrzymała. No i dzisiaj wyjaśniłem, z czego to wynika. Okolice sierpca, ok. Tuczno, Tomaszów, Lubelski. Ok, skąd jeszcze? Z Gniezna, o. Bogusia jest na przykład, Sieradza, Roxana jest. Joanna jest z Francji. O, byłem w tym roku z Francji, Francji, w Nicei konkretnie byłem. Koszalin, Jarosław, Kraków. O, proszę, no to super. Dobra, jakie są pytania, jakie są wyzwania odnośnie diety, treningu? Z czym sobie nie radzisz? Z czym masz największy problem? Napisz mi. Jeszcze dwie, dwie trzy pytania odpowiem tutaj, no. dobra? I przypomnę również, że jeżeli chcesz więcej konkretów, jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak przestać podjadać słodycze, jeżeli chcesz się dowiedzieć o najlepszych technikach na odchudzanie, jeżeli chcesz poznać suplementy, które przyspieszą odchudzanie, jeżeli chcesz się dowiedzieć o faktach i mitach, jakich błędów nie popełniać, to w opisie mojego profilu na TikToku, na fejsie, na Instagramie, na YouTubie, jak masz mój profil, masz te moje zdjęcie na moim profilu, to pod, pod tym moim zdjęciem jest taki niebieski link. I tam możesz się zapisać na darmowe 5 szkoleń. 10 godzin słuchaj, będę cię szkolił za darmo. 25. jest pierwsze szkolenie, to jest spotkanie online, przez internet. Wchodzisz sobie na kamerki i słuchasz, nie? Nie na kamerki. Wróć. Ja będę miał kamerkę, ty nie. Ty po prostu słuchasz. Więc to będzie 25. Pierwsze, pierwsze szkolenie, i jak się zapiszesz, to masz wtedy gotową agendę, ci wyślę. O której godzinie, jaki dzień, na jaki temat będzie szkolenie, więc sobie wybierzesz, co tam cię najbardziej interesuje i wskoczysz. No, w opisie mojego profilu możesz się zapisać. Kinga napisała, że ma największy problem z utrzymaniem wagin po redukcji. Kinga, co masz na myśli dokładnie? Napisz, co masz dokładnie na myśli? Jak ktoś nie ma maila, to jak ma wejść? No to jak nie masz wiola maila, no to się nie zapiszesz niestety na te szkolenia, wiesz? <grystanie> o, Iwona napisała tak. Czy najlepiej jest jeść co 3-4 godziny, czy 3 posiłki dziennie? <grystanie> no, to już ci odpowiadam. Dobre pytanie. Kto z was słyszał, że 5 posiłków dziennie musisz jeść, żeby schudnąć? Słyszeliście, czy nie? Kto o tym słyszał? Albo kto słyszał, że trzeba jeść co trzy godziny? Że trzeba jeść co trzy godziny, żeby schudnąć? Okej, okay, słyszeliście. No bo Iwona zapytała tak. Co jest lepsze? Jeść co trzy godziny, czy jeść trzy posiłki dziennie? Powiem Ci, że to nie ma większego znaczenia, Iwona. Zaskoczę Cię. W kontekście odchudzania to nie ma większego znaczenia. Ale jakbym miał wybrać co jest ważniejsze? No to raczej bym poszedł w tym kierunku, że ważniejsze jest to, aby zachować regularność, czyli jeść co 3-4 godziny. A ilość posiłków nie ma większego znaczenia. Czy ty będziesz jadła 3 posiłki, czy 4, czy 5 posiłków? No bo zobacz, możesz jeść co 3-4 godziny, 4 posiłki, nie? Albo jak wstajesz bardzo wcześnie i kładziesz się późno spać, to zdążysz zjeść 5 posiłków co 3 godziny. Więc ogólnie to nie ma znaczenia, jeśli chodzi o twoje odchudzanie, wiesz? Nie ma to znaczenia, naprawdę. Chociaż wiem, że dietetycy, wiesz, często albo jak do lekarza idziesz i lekarz ci mówi, jak ty masz się odżywiać, jakby on tam pojęcie na ten temat miał, tak? I często mówią wtedy, pani musi jeść pięć posiłków dziennie co trzy godziny, żeby schudnąć. No to jest głupota, to w ogóle zmień dietetykę od razu albo lekarza. <laughs> cześć, cześć, siemanko. A przy insulinoporności, trzy posiłki, co trzy godziny? Nie musi być co trzy godziny. Co wy się uparliście na te trzy godziny? Możesz jeść co 5 godzin trzy posiłki dziennie i też jest rakieta. I przy insulinoporności faktycznie lepiej jeść rzadziej niż częściej. Więc trzy posiłki jest elegancko. Dalej, co tam są zapytania? Z czym sobie nie radzisz? Roxana napisała: obecnie jem trzy posiłki i waga leci w dół. No i gratuluję Roksana i potwierdzasz to właśnie, co teraz mówię. Ja jem dwa posiłki dziennie, to mało przez pięć dni. Nie rozumiem. Można jeść dwa posiłki. Słuchaj, jest na przykład taka dieta keto. Pewnie słyszycie. Kto słyszał o diecie keto? Słyszeliście czy nie? Dieta keto. Kto słyszał o tym? Czy tylko ja słyszałem? Czy tylko ja słyszałam o diecie Keto. Mhm. Swoją drogą o najlepszych dietach i jakie diety konkretnie działają, które są diety najlepsze, dowiesz się na szkoleniu 25. 25 października. Możesz się zapisać na to szkolenie w opisie mojego profilu. Czyli jak wejdziesz na mój profil na TikToku, Instagramie, Facebooku, YouTube jak masz tą moją mordkę, wiesz, zdjęcie moje profilowe, to pod spodem masz zapis na szkolenie. To jest darmowe szkolenie, możesz się na to zapisać. <laughs> ok, czyli znacie die dietę keto. No to zobacz, no to na tej diecie masz jeden albo dwa posiłki. I co? I ludzie chudną. No to widzisz, skoro by było tak, że te pięć posiłków musisz jeść, żeby chudnąć, to dieta keto by nie działała. A jednak działa. Tu nie chodzi o to, czy, ta, czy jest dobra, czy nie dobra, czy ja ją promuję, czy nie. To zostawmy to, bo, bo nie, nie chcę się zagłębiać w temat. Chodzi o ilość posiłków, nie? Zobacz, i działa. Ich ludzie chudną. Dobra, co tam są za zapytania, za wyzwania? Ja, Ania napisała tak: Ja dostosowałem swoje posiłki do godzin pracy. Bardzo dobrze Ania. I to właśnie promuję, że trzeba dopasować dietę do Twojego stylu życia. Jak lubisz rano jeść, z samego rana to jedz. Jak nie lubisz rano jeść, na przykład o 10 dopiero lubisz jeść, to tak jedz. Tak właśnie ma być. Do godziny pracy po tym, jak mi najlepiej odpowiada, ponieważ w pracy koleżanki dużo jedzą, więc żeby od nich nie odbiegać, jem cztery posiłki, ale zachowuję swoją kalorykę. No właśnie. Dzisiaj miałem konsultację, bo Mam coś takiego jak kurs. Nie można dołączyć do mojego programu, do kursu, i tam masz pełną opiekę dietetyczną, treningową i tak dalej. I mamy takie spotkania na kamerkach. I dzisiaj mieliśmy takie spotkania z kursantami na kamerkach. Tam jest grupa osób, jest kilkanaście osób na kamerkach i sobie dyskutujemy, nie? Jakie są problemy, wyzwania. I właśnie dzisiaj taka jedna dziewczyna powiedziała, już nie pamiętam imienia, albo nie chcę przekręcić po prostu, powiedziała, że w robocie ma takie koleżanki. Co wiesz, ciasteczko, kawka, ciastka, jakieś drożdżóweczki, pierdoły noszą i jej tam wciskają na siłę, nie? Weź zjedz, co ty tam będziesz się odchudzać, ty dobrze wyglądasz, daj se spokój, tam masz tutaj drożdżóweczkę, zjedz z nami, nie? Albo serniczka przynoszą do roboty i tak dalej. No i niestety <głos》> przez to jest trudno schudnąć. Jak masz takie środowisko, takie koleżanki w robocie albo takich znajomych po prostu, jest o. trudno przez to schudnąć. Tak więc Ania tutaj fajnie znalazła rozwiązanie, że po prostu je z koleżankami jakąś tam przekąskę, żeby nie odbiegać od, od nich, ale trzyma się w ryzach, trzyma się swojej kaloryczności. Bardzo dobre rozwiązanie. Okej, okay, cześć, cześć. Cześć Justin. Marcin, dzięki Bogu ja lubię ciasta. <grym>, to możesz je jeść, słuchaj. i możesz chudnąć. Co tam są jeszcze zapytania? Iwona napisała tak: ja skorzystałam z twojego kalkulatora deficytu i uważam, że jest super. Fakt, że jestem początkująca, ale tym razem dzięki temu, że słuchałam ciebie, mam motywację. No to się cieszę, Iwona, że cię zmotywowałem trochę, trochę do działania. swoją drogą Iwona napisała, zdradziła wam sekret, zdradziła ci sekret, że na mojej stronie karolpieczka.pl moje imię nazwisko karolpieczka.pl masz darmowy kalkulator kilokalorii. Gdzie możesz sobie obliczyć ile kalorii jest żeby chudnąć albo przytyć albo utrzymać wagę ciała nie tam sobie możesz obliczyć. Ktoś kojarzy taki napój można w lidlu kupić. To nie jest żadna tutaj reklama po prostu jest fajny dobry i smaczny i ma 35 pięć gramów białka a białko co. To powoduje białko. Jak jest dużo białka w diecie, to co się wtedy dzieje? Kto tutaj mądry jest, chodzi na moje spotkania, na moje szkolenia, uczestniczy, już się zapisał na kolejne szkolenia? Kto wie? Jak jest dużo białka w diecie, to co wtedy się dzieje? Magda napisała, że schudłam z Karolem 15 kilo. No, Magda, to ja doskonale wiem i ci gratuluję. Uczucie yes. sytości, dokładnie, spala tłuszcz, miej żresz. Nie podjada się. Dokładnie. Że jak jest więcej białka w diecie, to nie podjadasz, szybciej spalasz tłuszcz, nie masz ochoty na słodycze, na podjadanie i przyspiesza metabolizm. Więc rewelacja. Prawda? I się pierdzi więcej. To też fakt. Bo ostatnio dziewczyny mówiły, że Karol, tak normalne, to jest normalne, że tak, tak prykam. No, słuchaj, jak jest dużo białka w diecie, no to tak jest, tak będzie, że więcej się pryka. No, niestety. <grytanie> Okej, okay, co tam są jeszcze zapytania? Z czym masz kurczę się rozgadałem? Dobra, muszę kończyć, słuchajcie, bo ile można gadać? Miało być krótko, jak zwykle wyszło trochę dłużej. Co pan pije? No, taki high protein to w Lidlu można kupić, wiesz? Czy z insuinoporności można się wyleczyć? Basia, Basia zaskoczę Cię, albo większość teraz ludzi zaskoczę, że insulinooporność to nie jest choroba. Dosłownie. Nie jest tak klasyfikowana nawet. Insuinoporność bardzo często, w większości przypadków, w 90% jak nie więcej, jest rezultatem otyłości. Rezultatem otyłości. Bardzo mało osób ma nabyte genetycznie, większość ludzi nabyło właśnie przez otyłość. I co zrobić, żeby się pozbyć insulinoporności? Schudnąć. Prosta sprawa. Schudnąć. Może nie taka prosta, bo gdyby było proste, to każdy by schudnął, prawda? No ale wtedy pojawiam się ja, cały ubrany na brązowo, w różowych okularach. I jestem w stanie Ci pomóc po prostu, nie, jeżeli sobie pozwolisz. <grych> Okej. Okay. Co tam są za jeszcze pytania? Ostatnie pytanie. Czy jestem w stanie pomóc osobie po operacji bariatycznej? Wiesz, co mam dużo podopiecznych po operacji bariatycznej, jednak powiem ci otwarcie, że na ten moment nie mam miejsc współpracy jeden na jeden. Niestety, z chęcią bym pomógł, ale nie ogarnę. Miesiąc w przód na pewno nie mam miejsc. Nie? Więc nie wiem, jak chcesz czekać, to ok, to możesz mi maila napisać, że chciałaby zarezerwować, zarezerwować miejsce. Ale na ten moment nie pomogę. Ale mam podopiecznych, no. Mam. I tu nawet z okolicy i z Polski, z zagranicy, po, operac po różnych operacjach bariatrycznych, bo są różne rodzaje, nie? No, no to tam są wyzwania. Trzeba odpowiednio tam tą dietę dopasować. <laughs> waszka, proszę mi tu nie spamuj, słuchaj. No. I niestety Waszka wyleciała. Już zablokowana jest ważka, bo mnie to męczy. Ja z chęcią odpowiem. Nie dam rady na każdy komentarz odpowiedzieć, słuchaj. Tyle, ile mogę, to odpowiem. Jak widzę, że jakieś pierdoły jest banalne pytanie, to, to nie odpowiadam na to pytanie, bo wolę odpowiedzieć na bardziej zaawansowane, skomplikowane bardziej pytanie albo pytanie, które dotyczy większej ilości osób, nie? Co tam są jeszcze? Czy można zamówić dietę rozpisaną przeze mnie? Absolutnie nie, nie można. <laughs> Chyba, że wejdziesz na stronę karolpieczka.pl, czyli moje imię i nazwisko. I tam masz dietę luźna szama się nazywa. Czemu luźna szama? Bo możesz jeść wszystko na tej diecie. Bo masz czekoladę, masz pizzę, masz kebaba, masz chleb, biały, jasne bułeczki, kajzereczki. No, no, wszystko masz na tej diecie, nie? No, jak ktoś jest? Na tej diecie to weź napisz tutaj może, że jest, jest spoko. Albo twoją opinię napisz. Bo na pewno ktoś mnie teraz ogląda, co, co dietę moją stosuje. I tam masz trzy posiłki dziennie w mojej diecie z możliwością podzielenia na cztery posiłki. Więc nie musisz jeść pięciu posiłków dziennie. Masz posiłki na słodko i na słono. Każdy znajdzie coś dla siebie, nie? Co myślisz o zempiku przy odchudzaniu? Kasia, uważam, że jest to ostateczność, o zempik. Lepiej jednak spróbować, wiesz, naturalnie schudnąć, że tak powiem, <grym> tak? Więc lepiej się zgłosić do kogoś, kto ma kompetencje po prostu, kto ogarnia temat i spróbować z jakąś dietą albo z jakąś wsparciem, pomocą kogoś, niż tam, wiesz, się ładować w jakieś tabletki albo zastrzyki i tak dalej, nie? Oczywiście to nie jest tak, że neguję to. Można, w porządku, nie z tym, że to jest taka już ostateczność, kurczę, nie? Okej, okay, no to w porządku, jak jesteś na ozdobiku, to super. Można być, nie? Iwona napisała tak, ja pobrałam darmową próbkę. Iwona zdradziłaś sekret, kur na wszystkim teraz. No wiesz co, Iwona? Iwona napisała tak. Pobrałam darmową próbkę diety, ale na pewno kupię całą dietę. Pobrała próbkę diety. No i teraz się wygadała, i już wiadomo, że można u Karola próbkę diety za darmo pobrać. Kolera jasna kto by chciał próbkę diety za darmochę żeby zobaczyć jak ta dieta u mnie wygląda od środka zanim się zdecydujesz to żeby przemyśleć temat w ogóle czy Ci takie posiłki pasują czy nie to kto by chciał taką próbkę diety skorzystać z takiej próbki diety tam masz kilka posiłków masz napisane jak ta dieta u mnie od środka wygląda chcesz czy nie, bo już się rozłączam bo kończymy dyskusję no dobra, to Ci powiem, gdzie ją możesz nabyć. Mało tego, dostaniesz tak, próbkę diety za darmo. Dostaniesz dostęp do pięciu darmowych szkoleń bezpłatnie. Oprócz tego, 20 stron poradnika, jak schudnąć bez diety, bez liczenia kalorii. Wiesz gdzie? W opisie mojego profilu. W opisie mojego profilu, jak sobie wejdziesz, to masz Moje zdjęcie, moją mordkę. Te moje zdjęcie. Jak sobie tam wejdziesz, to pod spodem pod moim zdjęciem jest niebieski link. Tam zapis, zostawiasz swojego maila, imię i ci wyślę tą próbkę diety. Tam automatycznie ci się wyśle to wszystko, nie? I agenda pięciu szkoleń przyszłych. I tyle. Dobra wiadomość jest taka, że możesz jak chcesz, to możesz się wypisać z tej listy w każdym momencie. Więc nie będę cię tam spamował ani nic. Jak chcesz, to się wypisujesz na dole w każdym mailu i tyle. A próbkę diety już złapiesz, nie? <grym> Chyba, że chcesz po prostu, żebym dalej ci wartościowe materiały dosyłał, no to wtedy zostaniesz, nie? Na tej liście mojej. A jak nie, to nie. No, dobra, fajnie. No to w takim razie. Jak cenowo za miesiąc? Dieta to jest 97 zł, wiesz, Bartek, i masz na 3-4 miesiące. Ale najpierw możesz sobie pobrać próbkę diety. Zobaczyć w opisie mojego profilu. Jak się zapiszesz w opisie mojego profilu, to dostaniesz próbkę diety za darmo. I zobacz, jak ona wygląda. Czy ci posiłki pasują, czy nie. I tyle. Dobra, dzięki bo tych pytań nie widzę nie skończę, kurna. <gryw> na razie pozdrawiam. Cześć manko. Hej, teraz to trzeba zrobić. Teraz wejdź w opis mojego profilu. Tam masz moje zdjęcie. Pod moim zdjęciem możesz się zapisać na darmowe szkolenia i pobrać próbkę diety za darmochę. No, także na razie. Pozdrówkacie, cześć, cześć. Do zobaczenia kolejnego. Cześć, cześć, Siemanko. Się rozgadałem, cholera. Ja to tak mam, właśnie. Ja lubię z wami gadać. I lubię na te tematy gadać. Więc co tak idzie wtedy, nie? Papa, cześć.